Barwnym korowodem ruszyła w piątek przez miasto z przedmiejskiego Centrum Kultury do rynku Parada Gazdowska. Ten tradycyjny pochód, poprzedzony góralskim fasiągiem z kucykami Udyszla i miejską orkiestrą Dętą, każdego roku otwiera Jarmark Podhalański. 21. edycja sztandarowej miejskiej imprezy pławiła się w słońcu. Odpowiednio wcześniej burmistrz zamówił pogodę. A w Paradzie Gazdowskiej szli reprezentanci prawie wszystkich związków, klubów, stowarzyszeń, które stanowią żywą tkankę miasta. Sportowcy, górale, grupy młodzieżowe i senioralne. To są dni Nowego Targu, to jest święto Nowego Targu. Tutaj trzeba po prostu przyjść, tutaj trzeba być. Wszystkim sponsorom bardzo dziękuję, handlowcom. Jako, że to jest jarmark, życzę dobrych, znakomitych utargów. Jeszcze raz wszystkim życzę miłej zabawy i mam nadzieję, że ten jarmark będzie i spełni wszystkich Państwa oczekiwania. Ze sceny przed ratuszem witał miejscowych i jarmarkowych gości gospodarz miasta Grzegorz Watycha. Pozdrawiali nowotarską społeczność i wszystkich przybyłych przedstawiciele bliźniaczych miast włoskiej Rowerbelli, niemieckiego Radevormwald i słowackiego Kierzmarku, także parlamentarzyści i wiceministrowie z Podhala. Nie pozostaje mi nic innego jak obwieścić, że 21. Jarmark Podhalański w Nowym Targu uważam za otwarty. Z jakim wdziękiem, talentem i zapałem kultywują rodzimą tradycję dorośli, młodzi i najmłodsi, pokazały na jarmarkowej scenie trzy znane, nagradzane i lubiane zespoły. Mali Hyrni, Hyrni i Młode Podhale. Miejscowa publiczność nieraz mogła się przekonać, co potrafią górale z naszych dziedzin. A goście mogli się cudować i bić brawo. W rodzimy i swojski charakter muzycznego programu pierwszego dnia jarmarku wpisał się znakomicie wieczorny koncert zespołu Fiś Banda. Nie bez przyczyny ta kreatywna, kilkuosobowa grupa zwana jest wulkanem muzyki świata. Dzięki niej na nowotarskiej jarmarkowej scenie rzeczywiście czuło się ducha gór i ducha ślebody. Kolejnego punktu jarmarkowego programu tłum publiczności na rynku oczekiwał z ciekawością i utęsknieniem. Artyści nowotarscy, czyli stąd pochodzący lub w inny sposób związani z miastem, to przecież duma, radość, nadzieja. A jest ich cała plejada. Piątkowy koncert, którego inicjatorem i sprawcą był dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Andrzej Lichosyt, a scenicznym kręgosłupem Mateusz Ziółko, pokazał, jak znakomicie radzą sobie nasze gwiazdy z trudnym, ambitnym repertuarem, na który złożyły się światowe hity rozrywkowej piosenki. Przez scenę przewijali się kolejno. Zawsze dynamiczna, spontaniczna, pełna pozytywnej energii Betty, czyli Beata Bełtowska, coraz wyżej podążający musicalową ścieżką Ali Al-Ani, perfekcyjna wykonawczo-jazzmenka Justyna Pustówka i Piotr Szewczyk, przed którym otwarła się muzyczna kariera. Wykonawcom towarzyszył sympatyczny chórek Trzech Kropeczek. Natomiast muzyczna ścieżka to dzieło świetnej, po raz pierwszy goszczącej w Nowym Targu, orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Czy jest możliwe połączenie góralskiego wokalu z metalowymi brzmieniami? Oczywiście, i to ze znakomitym muzycznym efektem. Przekonał o tym kończący piątkowy muzyczny program Jarmarku Podhalańskiego zespół Potok.
Ciekawa, koncertująca od 5 lat grupa z Zawoi połączyła członków regionalnego zespołu Juzyna z rockowymi muzykami. Drugiego dnia efektowny pokaz swoich umiejętności zafundowali jarmarkowej publiczności na rynku młodzi zawodnicy MKS Trial Ochotnica. Podjazdy, skoki, stawanie dęba budziły niekłamany podziw obserwatorów, ale długich treningów trzeba było, żeby zdobyć takie umiejętności. Skądinąd w górzystym terenie nie brak naturalnych przeszkód, które służą takim ćwiczeniom. A nuż wśród tych nastoletnich wyczynowców rośnie przyszły mistrz Polski w trialu. Napięcie przed sobotnim koncertem Dawida Kwiatkowskiego budowały dedykowane młodej publiczności sceniczne wydarzenia. Co więcej, wydarzenia na wysokim muzycznym poziomie i z ciekawą warstwą tekstową. Zadbali o to znany już w Polsce, również ze świadectw swojego życia składanych w odwiedzanych szkołach, pochodzący z Nowego Targu raper Anatom i zespół Live Trio Acoustic. A do młodych, jak zawsze, najmocniej trafia i przemawia szczerość. Nocą słyszę za ścianą, gdy mu dłoń ściskasz pięść, co pada na stół. Po wielu latach starań i nadziei, drużyna Szarotek doczekała się generalnego sponsora z prawdziwego zdarzenia. Będzie nim Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taki efekt przyniosły działania i zabiegi przede wszystkim wiceministra sportu Andrzeja Guta-Mostowego. A czas jarmarkowych koncertów stał się okazją do oficjalnego zaprezentowania nowej drużyny Szarotek. Już w tym sezonie będzie ona występować pod nazwą PZU Podhale Nowy Targ. Taki sponsor tytularny powinien zaradzić dotychczasowym bolączkom naszej hokejowej reprezentacji. Wchodzimy w nowy rozdział. Dzięki wsparciu okazanemu, dzięki szybkiej reakcji pana Guta Mostowego, pani Sylwii, udało się nam pozyskać nowego sponsora tytularnego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie taka grupa, taka firma będzie naszym sponsorem i mam nadzieję, że ten nasz hokej będzie bezpieczny, ale przyniesie Państwu, jak i nam, jak najwięcej hokejowych, sportowych emocji. Mam nadzieję, że wszystkie złożone życzenia także się dla nas wszystkich spełnią i już niedługo, w najbliższym czasie, będziemy mogli świętować upragniony kolejny zdobyty tytuł. Nastoletni wiek potrzebuje idoli. O prawdziwości tej zasady można się było przekonać w sobotni wczesny wieczór, bo na tę porę zaplanowany był koncert Dawida Kwiatkowskiego. Bożyszcza dziewcząt, jednego z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych polskich wokalistów. Idol nie tylko dał wspaniały koncert, ale w finale zszedł ze sceny, by witać się z fankami i pozować do selfie. Oczywiście pod czujnym okiem ochrony. Zaproszenie do Nowego Targu jednej z największych od kilku lat gwiazd polskiego show biznesu niewątpliwie świadczy o poziomie i ambicjach 21. edycji Jarmarku Podhaleńskiego. Fani i fankluby z całej Polski już przyjeżdżały do nas dzień wcześniej. W zasadzie w nocy już fani, można powiedzieć, koczowali pod sceną. Nad ranem, kiedy spotkaliśmy ich, zadbaliśmy o nich, częstując kawą, herbatą, ciastkiem. Więc było to takie nowe zjawisko w Nowym Targu, bo rzeczywiście chyba pierwszy raz spotykamy się z tak dużym entuzjazmem fanów. I z tym, że rzeczywiście przyjeżdżają na koncerty swoich ulubieńców. Także
Znaczy to, myślę, że to są też trafione pomysły naszego zespołu. Na polskiej scenie muzycznej Warius Manx święci triumfy od ponad 3 dekad. Pojawienie się tej grupy w programie Jarmarku Podhalańskiego to prezent dla pokolenia, które przeżywało swoją młodość w latach wiary, nadziei i tęsknoty za wolnością. A dla innych taki gość to radość, jaką dają piękna muzyka, głębokie, wzruszające teksty i znakomite wykonania. Upalna niedziela miała sprzyjać wyciszeniu emocji po nocnych koncertach przez 2 jarmarkowe dni. Prezentacja stowarzyszeń senioralnych i chóru Srebrne Nuty, teraz pod kierunkiem Zbigniewa Huptysia, zdawały się tak właśnie działać. Gdy jednak scenę wzięli we władanie śpiewający aktorzy, znowu powiało gorącem, i to hiszpańskim. Oczywiście za sprawą Hanny Śleszyńskiej i 2 jej przyjaciół, również śpiewających aktorów. Bohaterka seriali i powszechnie lubiana aktorka z kabaretowym zacięciem w ogniście czerwonej sukni uraczyła publiczność piosenkami rodem i z Meksyku, i z Półwyspu Iberyjskiego. Jarmark to oczywiście handlowy żywioł, a Jarmark Podhalański to również specjalna oferta stoisk rękodzielniczych i wyrobów artystycznych. Z szerokiego Podhala, spod Babiej Góry, ale też z innych rejonów Polski. Tego roku jarmarkowych straganów stanęło na rynku 500. Był więc szeroki wybór oryginalnej biżuterii, były cudeńka plecione i dziergane, z wełny naszych owiec, ale też merynosów. Było stoisko z pracami plastycznymi naszych artystów. Wiele stoisk oferowało soki, syropy, konfitury, przyprawy, produkty ziołowe domowego wyrobu, misternie zdobione piernikowe serca. A już istny raj miały na Jarmarku Podhalańskim dzieci. Przy stoiskach z mnóstwem balonów, świecących zabawek, wszystkiego, co służy w plataniu we włosy i malowaniu buziek. A na Placu Słowackiego rozgościła się strefa rodzinna z atrakcjami dla najmłodszych. Mieli oni tam wioskę indiańską, teatralne spektakle, pokazy psich umiejętności, gry miejskie i językowe, ponadto zajęcia sportowe, warsztaty druku 3D, animacji poklatkowej, tkactwa artystycznego, nawet wiedzy o pradawnych stworzeniach. Pragnienie można było ugasić roślinnymi wegangurtami. Kochanym brzdącom jarmark również oferował sporo fajnej rozrywki. Przede wszystkim cieszymy się, że te 3 dni były bardzo bezpieczne. I tutaj chciałbym serdecznie podziękować służbom medycznym i służbom porządkowym za ich służbę. Bardzo dziękuję. Nie było większych incydentów, więc to jest dla nas najważniejsze, żeby impreza była bezpieczna i przebiegła bardzo spokojnie. 3 dni zupełnie różnorodne pod względem programowym. A i tak rynek był pełny. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że w pierwszym dniu, który jest bardziej nastawiony na właśnie zespoły regionalne, folkowe, ale też właśnie występy nowotarskich artystów, przyciągnęły tłumy i zbieramy teraz bardzo miłe opinie o tym pomyśle.